Prezydent Andrzej Duda 11 grudnia odwiedzi Kościan. Szczegóły wizyty jeszcze nie są znane, ale już wiadomo, że spotka się z mieszkańcami. Byliśmy zaskoczeni kontaktem z gabinetu wojewody, kiedy poinformowano nas, że prezydent Duda zamierza odwiedzić miasto Kościan. Zapytałem, jaka to przyczyna. Okazało się, że miasto Kościan jest znaczącym ośrodkiem, który w czasie powstania wielkopolskiego odgrywał znaczącą rolę i odegrał znaczącą rolę, a prezydent Duda postanowił w związku z zbliżającym się stuleciem wybuchu powstania odwiedzić miasta, w których rzeczywiście dokonano dużego udziału w tym zwycięskim powstaniu, stąd też Kościan znalazł się na tej mapie. Prezydent Duda przyjeżdża do nas 11 grudnia. Chce spotkać się z mieszkańcami na takim otwartym spotkaniu. Trwają w tej chwili przygotowania. Został przez nas zaproszony, czyli przez starostę kościańskiego i przez burmistrza miasta Kościana. Myślę, że będzie to wizyta, która też podkreśli rolę i znaczenie miasta Kościana w powstaniu wielkopolskim, ale będzie to też jakby wypełnienie takiej tradycji, że prezydenci do Kościana zaglądali. Namawiamy prezydenta, aby również odwiedził pobliski Racot, który do 1939 roku był letnią rezydencją prezydenta Rzeczypospolitej, czyli w nawiązaniu do tej historii. No i drugi taki element, który chcemy mu pokazać, to jest ten słynny powóz, którym Paderewski z dworca letniego w Poznaniu udał się przed bazar, gdzie z balkonu bazaru przemówił do poznaniaków, co dało impuls do wybuchu powstania. Głównym celem wizyty będzie spotkanie z mieszkańcami. Ono będzie miało miejsce na hali sportowej w Kościanie, otwarte spotkanie, gdzie prezydent będzie na pewno chciał powiedzieć kościaniakom wiele dobrych słów i myślę, że będzie chciał ich pozdrowić i nawiązać do historycznych wydarzeń sprzed 100 lat. O szczegółach wizyty poinformujemy wkrótce.